bardzo serdecznie, z tej strony Sedu, a dzisiaj zagramy sobie w Battlefielda 4 na mapie Obrzasku w trybie podwój. Zagramy sobie tych, albo zagramy sobie z wiodowcą, dawno nie grałem. Ogólnie dawno nie grałem w Battlefielda 4, no zobaczymy jak pójdzie. Jestem ciekaw, czy coś się pozmieniało, czy wszystko jest dalej tak samo po staremu. Okej, widzę, gdzie mamy. C by się przydało przejąć, ale tu widzę, już nas tłuką. Okej, koleś padł. Ajajajaj, ciekawie tu jest, widzę. Skubanie zaraz gdzieś tu wybiegnie, mogę się założyć. Ach, wiedziałem. Ja pierdykam. No, odzwyczaiłem się trochę. Od razu mówię, wybaczcie za jakość obrazu i za ilość klatek, ale niestety padł mi program do nagrywania i nagrywam troszeczkę innym, no myślę, że póki co na razie jest w porządku. Dobra. A, gdzie jesteś? Gałganie jeden. A wiem, że tu jesteś pewnie po prawo w sklepie. Mogę się założyć, bo oni się tu zawsze chowają. Tak, z tyłu był. Ajajaj. Okej, no bywa i tak. Wszystko nam przyjmują, dostajemy ładnie po dupce. Zawsze zapominam, że jestem zwiadowcą i mam w zasadzie znacznik odrodzeń. Skubaniec pewnie siedzi już w środku. Oj, widać, że dawno nie grałem. Zaraz jeszcze sobie premię tylko ustawię, bo szkoda, żeby się marnowała. 100% więcej ekspa, zawsze luz. Ej, panowie, weźmiemy D. Tak myślę. A jeśli ja tak myślę, to pewnie będzie fail. A, to jest to cholera, nie pamiętam już tych mapy za dobrze. Powiem bardzo głupią rzecz, mianowicie... Ej. Nie uda mi się przebiec, nie ma takiej opcji, zaraz mnie ktoś ściągnie. Stawię. Dobra, będą szli od A, czy tamten po prawej moje... Dobra, jednak będą szli tędy. A to mnie denerwuje w BF-ie. No jak to się stało? To faktycznie się... Come on! Ech. Muszę się przyzwyczaić. Ale raz, szósty czy siódmy raz to nagrywam. Za pierwszym razem odruchowo CS-a trójkę kliknąłem, żeby wyciągnąć nóż. Wyciągnąłem RPG-a. Jaki mały fail. Jestem gamuń tam. Nie chcę szarżować zbytnio, on tam siedzi cały czas. Nie wiedziałem. Dobra, załatwiam. Teraz tak, tu mamy sprzęt. Teraz mam dymne znowu? Tak, znowu dymne założyłem. Wybrałem. To jest smoka, tak jest. Dobra, może się uda tędy. Ma znacznik jeszcze? No, dobra. To baja, może się uda tędy przedostać, chociaż bardzo w to wątpię, bo już to jest helka. Ej, nie mam nic na helki oprócz C4. Fajnie. Duga. Come on, może się uda. Dobra, jestem w środku, ale to nie jest zbyt dobry pomysł.
Nigdy nie czuję się pewnie, jak przyjmuję jakiś punkt. What the fuck? I wiem, że już tu ktoś jest, tylko nie jest z której strony. A mogę się założyć, że od tej strony będą szli. Gdzieś tu jest was. Życia to dużo tu nie zawoje. A może się uda przejąć. O, ja pierdykam, miałem zieloną nazwę nad nim, a to był tamten facet dalej. Ale fail. Oj kurczę, odzwyczajenie od BF. Okej, może się uda dalej przejąć ten punkt. Zaraz, aha, dobra. Tam stoi. Stawiaj, no come on! Jak mnie denerwuje to. No i nie postawię gałganierze, no. Pytanie, piętro wyżej? Nie piętro wyżej. Ach. Trzeba będzie na technikę zmienić. 2 na 4, no to nie zaszalałem. I zobaczmy, tu E mają. Siedzą na tym cholernym moście. Ja pierdykam, no. Ja chyba dzisiaj nie pogram za długo. 2 na 5. No kto by się spodziewał? Ja pierdzielę. Dawno taki stan nie miałem. Widziałem cię kolego, gdzieś jest. Podnieście te cholerne rolety. Zostało nam tylko E, co nie jest ciekawą wersją. Trzeba będzie się na snajpera przerzucić. Będą nas tu mucić, a dostajemy ładnie. Potę, ale może się uda. Gorsze jest to, że jestem przyzwyczajony do gry na hardkorze. Ach, skubany był koło tego kontenera jeszcze.
do rok czasu nie grałem w BF-a, także widać, to zdrowo widać. Raz się żyje, pierdzielić. Może uda się gdzieś tu znacznik ustawić. Pierdykam. No i nie za dobrze, nie za dobrze, powiem wam. Dostajemy ładnie. A co mi tam? Jedziemy. Może uda się. Oj. Albo się nie uda, albo się uda. Albo się nie uda. No, fuck it. Fuck yeah, bitches. Dobra, ja też bym zrezygnował i ewentualnie bym stąd uciekł. What the fuck? Driving poziom master. No ale przynajmniej trochę się wycofali do tyłu. Dobra, że tu nasi są. To jest głupie miejsce na stawianie. A co to? Jedź, kolego, tym czołgiem, jedź. Może uda mi się tam koło tego B zadziałać coś, no właśnie. Ale staty to ja mam koszmarne. 8 na 11, ja pierdzielę. Tragedia po prostu. To jest, jak się człowiek skupia na tym, co mówię, a nie na grze. To jest najgorsze, co może być. No ja pierdykam, za dużo z niego nie zostało. Dobra, to jest jeszcze większa głupota, którą właśnie robię. Przejmować cenę na piechotę. Co mi to? Dobra, czołgi jedzą się tym zajmie. No bez jaj, zachciało mi się broń zmieniać jeszcze, no. No było tak fajnie. No i dostajemy. I dostaniemy. Ja pierdzielę, przerąbiemy to, no. What the fuck? A to co to było? Nice. Będzie na dachu albo tu. No i właśnie denerwuje, że długo. No jasne. Bardzo dużo nie grałem. I nawet nie wiem skąd ludzie biorą te laserowe bronie i tak dalej. Wiem, że kuszy można zdobyć. I tak dalej, wiem, że w tym nowym dodatku jest. Grałem chwilę na tych mapach, ale.
nie miałem takiej możliwości, żeby to... W zasadzie nie wiem, czy to za misje jakieś, czy... Cholera wie. Już nawet nie ma co biec, bo i tak już... Po wszystkim. No, tak jest. No i przegraliśmy. Ech, ale dobra gra. Mapa, no, nie należy do moich ulubionych. Ale bardzo ciekawa gra. Dostałem. Przyznaję. No nic, będziemy się żegnać. Zapraszam was do kolejnego odcinka i do pozostawienia po sobie łapce w górę, jak i komentarza. Hej, hej!